No to cześć, Mareczku. Omnichannel, o tym mówiłeś chyba. O no, omnichannelu troszkę. Będę mówił dopiero. Będziesz mówił w sumie. Czy nagrywamy tak, żeby się... No właśnie, myślę, że może bym pro. Dobra. Robimy impro? No. Dobra. O omnichannelu troszkę mówiłeś dzisiaj. Ale co to jest? To jest popularne pojęcie ostatnio. Tak. Jak ty to definiujesz? To się wpisuje świetnie w ogóle w tą całą masę popularnych pojęć teraz. Mobile, digital. Programatic. E-commerce, tak. Automatic, programatic, omnichannel. Więc tak naprawdę mówiłem prawdopodobnie o czymś zupełnie innym, natomiast w tytule chciałem, żeby to było takie catchy, żeby to miało być sexy. Prelekcje, sexy, tak. HD. Natomiast, no nie, to jest bardzo ciekawe pojęcie. One jest bardzo mocno spłycone przez bardzo wiele osób. Jest to cała masa procesów, które muszą zaistnieć w organizacji, żeby dość skutecznie realizować tego typu strategie, tego typu działania. No a ja się też skupiłem bardzo mocno na tym, co jest często pomijane, czyli w ogóle samej kulturze organizacyjnej. To jest wiąże się z tymi procesami, o których wspomniałem. Fajnie mówi się o technologiach, które mogą obsługiwać omnichannel, natomiast realizowanie tego jest naprawdę dużym wyzwaniem dla każdej organizacji. Jest to cała masa kanałów. Nie tylko w kanale cyfrowym, co tutaj nas dotyczy bardzo mocno jako branżę cyfrową, digitalową, natomiast również te kanały tradycyjne, tak? I to trzeba wszystko ze sobą spiąć, to wszystko musi być ze sobą spójne, żeby kolejne popularne słowo, czyli user experience, doświadczenie użytkownika, było pełne i można było faktycznie odpowiedzieć na te potrzeby, wyzwania właściwie dzisiejszych grup konsumenckich, o których też mówiłem, są trzy takie podstawowe. Autochtoni cyfrowi, czyli młodzież, która absolutnie urodziła się w świecie cyfrowym. Klienci tacy jak my, którzy pamiętają jeszcze czasy analogowe, ale zaadaptowaliśmy się. To chyba ty. No tak, może to bardziej ja faktycznie. Myślałem, że przed kamerą nie wypomnisz już mojego wieku. No i są klienci tacy tradycyjni, którzy no, nie do końca chcą się zdigitalizować, zcyfryzować. Natomiast co roku jakaś tam ich pula do tego cyfrowego świata się jednak skłania, do niego wchodzi. Tak mówiąc o tym, ja zawsze bawię, jak co roku wszyscy są tacy podjarani, że coraz większa grupa 55+ korzysta z internetu. No dlatego, że my się starzejemy, nie? To nie dlatego, że nagle oni się przerzucili, tak? No, my się postarzyliśmy. My się starzejemy, niestety, tak jest. Okej, bo wiem, że wy w Deju jakby wprowadzacie to, tak? Próbujecie te działania dla klientów prowadzić. Ale firmy w ogóle w Polsce skutecznie to prowadzą? Są jakieś takie case'y, które pokazują, że rzeczywiście jakby ogarniają, co to jest omnichannel i jak to się robi? No, sam dzisiaj pokazywałem dwa case'y. Co prawda nie są to case'y stuprocentowo omnichannelowe. Były to case'y marki Bridgestone, marki Tubondzin, które jednak sprzedaż realizują w kanale tradycyjnym, co myślę, że jest najczęstszym tak naprawdę przypadkiem dużych firm, tak? Mają faktycznie zbudowaną sieć tradycyjną, dystrybutorów, partnerów, świetnie sobie z tym radzą, umieją to robić od lat. No i nagle przychodzi ten świat cyfrowy, wszyscy im mówią omnichannel i nagle okazuje się, co robić. Więc my w Veju akurat skupiamy się na tym efekcie ROPO, czyli Research Online Purchase Offline, że prowadzimy spójną komunikację przede wszystkim, która ma doprowadzić ostatecznie do zakupu. I to jest też sposób, w jaki my definiujemy e-commerce. Tak? To nie jest tylko zakup w online, to jest po prostu zakup sam w sobie, który jest napędzony zarówno komunikacją w świecie tradycyjnym, jak i w świecie cyfrowym, które są oczywiście ze sobą w pełni spójne. Okej, czyli no mikromomenty tak naprawdę, to jest kolejne to pojęcie. Tak, zero moment of true. Zero moment of true, mikromoment, te pojęcia są piękne. Tak. Ja liczę na to, że firmy no będą z pomocą takich agencji jak Day czy Submarine, które też mówiło dzisiaj o mikromomentach właśnie. No liczę na to, że firmy wreszcie w Polsce się przekonają do tego, że omnichannel to nie jest tylko sexy pojęcie, ale trzeba to strategicznie i rozsądnie robić. I jakbyś miał powiedzieć dla firm, których nie stać na agencji, których nie stać na to, żeby przyjść do Was, jak one powinny podejść do tego omnichannelu? Od czego powinny w ogóle zacząć? Wiesz co, my pracując dla dużych marek, jak pokazywałem dzisiaj tego typu slajd, budujemy zawsze tak zwany Digital Customer Journey, tak? Taki buying map. I naprawdę to jest wiedza, którą można znaleźć w internecie, zresztą my jako agencja się nią bardzo chętnie też dzielimy. I bardzo ważne jest, żeby to zmakietować sobie odpowiednio, tak? Żeby zobaczyć, jaki mamy produkt, jaką mamy usługę, kto ją kupuje, kiedy, dlaczego. To takie tradycyjne, wiesz, how, what, why, tak? I jeżeli sobie to wszystko rozpiszemy, to wtedy po pierwsze zobaczymy, co dzisiaj robimy. No bardzo często firmy strasznie mocno fokusują się, koncentrują na tym, czego nie mają, nie doceniając to, co mają. Ja to w ogóle tę lekcję odrobiłem w Poczcie Polskiej, wiesz, to bardzo taka duża, tradycyjna organizacja i ciągle wszyscy gonili za tymi nowinkami, za tą innowacją, natomiast okazało się, że cała masa fajnych narzędzi już jest w organizacji, trzeba je tylko właściwie wykorzystać, więc myślę, że tutaj firmy powinny na to zwrócić uwagę, co już mają dzisiaj. Wśród tych czy kanałów, czy narzędzi, które mają, zobaczyć, które można jeszcze zoptymalizować.
no i naturalnie wyjdzie im, czego jeszcze nie mają, więc po prostu powinni inwestować pomalutku w te rzeczy, które będą miały najszybsze ROI, które są najłatwiejsze do zaimplementowania i do wdrożenia. Okej, jak coś, można się do Was zgłaszać. Oczywiście. Pomagacie, doradzacie. Doradzamy, pomagamy, wspieramy. My budujemy biznes naszym klientom, tak? Myślę, że to jest istotne, to zaufanie pomiędzy firmą a agencją. Jeżeli wczoraj na jednej z prelekcji padło dość ciekawe sformułowanie, jaki to jest dobry klient, tak? Typu, jaki to jest dobry klient agencji. No i odpowiedź była dość prosta, to jest klient, który ufa i to jest klient, który ma jaja. To jaka to jest dobra agencja? Dobra agencja to jest taka, która poczuwa się do tego, żeby być członkiem zespołu klienta, tak? Która poczuwa się do tego, żeby wziąć odpowiedzialność za budowanie z nim biznesu i pomaga mu to robić. Okej, to stworzyliśmy idealny świat na koniec i tak. Chyba tym możemy skończyć. To będzie takie pozytywne. Pozostańmy w tym momencie. Tak, jesteśmy i zawsze będziemy. Świetnie, dzięki wielkie. Dzięki wielkie.